Witam wszystkich w piątek, 7 dzień lipca, z tej strony Michał, Fibonacci Team School. Ropa WTI, wybijamy kolejne wsparcie na ropie. Tutaj wykonajmy sobie mierzenie ostatniego impulsu. I klaruje nam tutaj się układ ZZB, który właśnie zostaje wybijany przez notowanie na poziomie 44,70. Zobaczmy, gdzie tutaj będzie wypadało nam kolejne wsparcie w przypadku stałego wybicia tego poziomu. Tutaj mamy, tworzy nam tutaj się klaster FIBO w rejonie okrągłego poziomu 44 dolary. Zaznaczmy sobie ten poziom znacznikiem cenowym. Około 44 dolarów to wypadnie kolejna strefa popytowa, współczynnik 61,8 i współczynnik zewnętrzny 127,2 w przypadku zwrotu kursu, zwrotu notowań z powrotem na północ. Wczorajsze maksy, tutaj mieliśmy aktywację podaży w okolicy poziomu 46,50. Po wczorajszym odcięciu tutaj pojawiła się silna podaż mimo dużego spadku zapasów, lepszego od prognoz. Tutaj mamy sporo silną aktywację podaży, jednak notowanie tutaj dalej przełamują kolejne wsparcia i tak naprawdę tutaj nie widać w ogóle siły kupujących, także rynek ropy naftowej jak najbardziej ciągle trend spadkowy.